Chciałem bardzo serdecznie i gorąco przywitać na dzisiejszym spotkaniu duchownych, którzy zaszczepili nas swoją obecnością, księdza Zdzisława Lisowskiego z Piwnicznej oraz ojca Wiesława Pawłowskiego, jezuitę. Jest z nami gospodarz gminy, burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lebek. Starostę Nowosądeckiego, pana Marka Pławiaka, reprezentuje członek zarządu, pan Marian Ryba. Jest z nami również nadleśniczy leśnictwa Stary Sącz, pan Paweł Szczygieł. Współorganizatorem dzisiejszego spotkania jest lokalna grupa działania Partnerstwo dla Ziemi Sądeckiej, którą reprezentuje na dzisiejszej uroczystości pan Stanisław Dyrek. Witam serdecznie. Witam również bardzo serdecznie i gorąco prezesa Fundacji Osądź Mnie Boże imienia księdza Władysława Gurgacza, pan Jerzy Basiara. Swoją obecnością zaszczycił nas również pan Józef Błaszczyk, kombatant z Olszanej. Witam również krewny księdza Zygmunta Wojciecha z Gabonia, pana Stanisława Zygmunta wraz z żoną. Witam również dyrektorów szkół z terenu miasta gminy Stary Sącz. No i przede wszystkim pana Piotra Szubarczyka, pracownika gdańskiego IPN-u, który poprowadzi dzisiejszy wykład, a którego szerzej przedstawię w dalszej części. Szanowni Państwo, myślę, że nikomu na tej sali nie muszę mówić, jak ważna jest pamięć o ludziach, którzy tworzyli historię, o których przez lata ta historia była fałszowana. Żołnierze wyklęci do dzisiaj wywołują wiele emocji, które wynikają czy to z braku wiedzy, czy to z lat propagandy aparatu komunistycznego. Zostawmy to dzisiaj. Ważne, że młodzi ludzie, tacy jak wy tutaj obecnie na tej sali, możecie tę historię badać, możecie uczestniczyć w spotkaniach takich jak właśnie dzisiejsze i dowiadywać się prawdy historycznej. Ważne, że tacy ludzie jak ksiądz Władysław Gurgacz może być patronem drużyny harcerskiej w dzisiejszych czasach, a młodzi ludzie mogą czerpać z tej postaci to, co najlepsze i najwartościowsze. Że ideały i młodzieńczy zapał porucznika Andrzeja Buchmana, pseudonim Korsak, z 27. Dywizji Wołyńskiej AK, może być wzorem dla rzeszy gimnazjalistów z Barcic. Że imię porucznika Buchmana jest wyszyte na sztandarze naszej szkoły. Jeszcze nie tak dawno nie było to możliwe. Nie było możliwe, żeby prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku księdza Gurgacza, świętej pamięci Lech Kaczyński, którego rocznicę dzisiaj obchodzimy, i Bronisław Komorocki, w przypadku porucznika Andrzeja Buchmana, odznaczał ich najwyższymi odznaczeniami państwowymi. I chociaż naszemu patronowi, Andrzejowi Buchmanowi, nie dane było walczyć z władzą ludową, zginął na Wołyniu 21 kwietnia 1944 roku, to patrząc na jego życiorys, na postawę, którą reprezentował przez całe życie, możemy być pewni, że nie należałby do grona ludzi umacniających władzę ludową i bratni sojusz ze Związkiem Radzieckim. To dzisiejsze spotkanie ma na celu poszerzenie wiedzy o ludziach właśnie z tamtych czasów, o skomplikowanych relacjach międzyludzkich. Przybliży nam to właśnie pan Piotr Szubarczyk. Zanim poproszę jeszcze naszego prelegenta dzisiejszego, pozwolę sobie przywitać bardzo serdecznie, gorąco panów posłów, którzy dotarli na naszą uroczystość. Witam serdecznie pana posła Andrzeja Romanka oraz pana posła Arkadiusza Mularczyka. Czcigodni księża, szanowni państwa, przede wszystkim droga młodzieży. Bardzo się cieszę, że dzisiejszy dzień w Starosądeckim Sokole może odbywać się takie spotkanie, uroczystość. Mamy dzisiaj dzień, który piątą rocznicę wydarzenia, które bardzo było i jest trudne i bolesne dla naszej ojczyzny. Ale wspominać dzisiaj w prelekcji pana redaktora będą czasy, myślę, że jeszcze o wiele trudniejsze. Jedna rzecz bije i to, co widzisz w tym teledysku, w tej piosence, która była takim wprowadzeniem do dzisiejszego prawda spotkania, tak bardzo było potrzeba się czasem obejrzeć wstecz, zobaczyć, ale nie można na tym zostać. I myślę, że to dzisiejsze spotkanie, ta dzisiejsza poszerzenie waszej wiedzy, ale również myślę, że pewne jednak emocje, które są z tym związane, będą służyły do tego, żebyście wszyscy
dostrzegli, jak wielką, najwyższą wartością jest ojczyzna, jak wiele dla niej wielu musiało przed nami wycierpieć, jak wiele walczyć, jakimi niezłomnymi postawami się wykazać, żeby tą ojczyznę wywalczyć. Bo nie mam najmniejszej wątpliwości, że to, że po latach zniewolenia systemem komunizmu, uzależnienia od Rosji, Związku Radzieckiego, Polska odzyskała niepodległość, wielkim przyczyną do tego, również wielki wkład w to mieli żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci. I dzisiaj, dziękując Panu Bogu za tą łaskę, że możemy, tak jak już Pan Dyrektor wspomniał przed nami, żyć w takim kraju, gdzie o tych sprawach możemy głośno mówić, jednocześnie mając pełną świadomość, że tak strasznie dużo złych emocji się z tym mówieniem wiąże. Ciągle jest tyle przekłamań, tyle niedomówień, tyle manipulacji w tym temacie, to jednak mamy możliwość w zupełnie innych warunkach niż to było wcześniej dociekać tej prawdy i cieszę się, że tutaj dzisiaj jesteście i tej prawdy będziemy tutaj dociekać. Życzę owocnego spotkania. Dziękuję bardzo. Czcigodni księża, panie burmistrzu, szanowni państwo i wy, droga młodzieży, jest mi niezmiernie miło stanąć tutaj, ponieważ od razu takie małe wspomnienia przychodzą na myśl. Otóż w 1992 roku w kinie w Starym Sączu tutaj było spotkanie przedwyborcze Lecha Kaczyńskiego z mieszkańcami Starego Sącza. To spotkanie prowadziłem, ponieważ byłem jednym z współtwórców Porozumienia Centrum Zarządu Wojewódzkiego. Wtedy Nowy Sącz był jeszcze miastem wojewódzkim. I tu spotykaliśmy się właśnie z mieszkańcami Starego Sącza. My, którzy tworzyliśmy zręby tej prawicowej partii, która później przekształciła się w Prawo i Sprawiedliwość, tworzyliśmy to i pomagał nam w tym świętej pamięci prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Lech Kaczyński, którego tą smutną rocznicę, piątą rocznicę śmierci, tragicznej śmierci pod Smoleńskiem w Związku Sowieckim, niewyjaśnioną do dzisiaj, obchodzimy właśnie obecnie. Pan prezydent leciał po to, aby uczcić te tysiące Polaków rozstrzelanych w sowieckich łagrach, rozstrzelanych również w Katyniu przez siepaczy spod znaku Stalina. Leciał, aby oddać im hołd, aby pokłonić się nad tymi mogiłami, które miały zniknąć z powierzchni ziemi, w tych dołach katyńskich przysypanych ziemią. Zasadzone drzewa miały spowodować, żeby pamięć o tych naszych rodakach, o tej elicie intelektualnej Polski, ażeby ta pamięć zniknęła. Może takie troszkę krótkie wspomnienia, prawda? Może to troszkę nam uzmysławia sytuację, w jakiej jesteśmy. Wywalczyliśmy, jak wiadomo, niepodległość. Szanujmy tą niepodległość, pielęgnujmy ją, oby ona była nam dana na zawsze. Serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, te trudne i zawiłe historie czasów tuż powojennych przybliży nam, tak jak wspomniałem na początku, pan redaktor Piotr Szubarczyk, który jest historykiem, publicystą, autorem kilkunastu książek, kilkuset artykułów popularno-naukowych poświęconych właśnie historii Polski, między innymi żołnierzom wyklętym. Jest on pracownikiem IPN Gdańsk. Pan Szubarczyk jako pierwszy w Polsce przedstawił w mediach w roku 2001 nieznaną przedtem postać Danuty Siedzikówny Inki. Bardzo proszę pana Piotra. Wielokrotnie wygłaszałem prelekcje historyczne. Największą przyjemność zawsze sprawia mi możliwość spotkania z młodzieżą, mówienia do młodzieży. Ale to bywa różnie. Bywa tak, że jest młodzież, ta młodzież zostaje, a dorośli wychodzą, bo już zrobili swoje. Bardzo dziękuję panom posłom
panu burmistrzowi i wszystkim zacnym gościom, że chcą być z młodzieżą i chcą uczestniczyć w tym wspólnym naszym spotkaniu poświęconym żołnierzom wyklętym. To bardzo ważne, to jest bardzo dobry przykład. Patrzyłem ze wzruszeniem na druhów stojących na scenie. Mój Boże, uświadomiłem sobie, że pół wieku temu, jak ten czas szybko leci, pół wieku temu pojechałem na swój pierwszy obóz harcerski. Byłem w wieku tych druhów, którzy tam z boku stali. To było niezapomniane przeżycie. Moi koledzy z Instytutu Pamięci Narodowej czasami żartują sobie ze mnie, ale tak przyjaźnie. No, ty umacniałeś reżim, jak ty byłeś w harcerstwie w czasach PRL-u. A ja sobie tak pomyślałem, mój Boże, jak wy mało wiecie, co to jest być harcerzem, niezależnie od tego, w jakim czasie. Jest taki duch w harcerstwie, który sprawia, że ono człowieka uszlachetnia, podnosi, upiększa. Patron harcerstwa polskiego, patron wszystkich harcerzy i tych ZHR, i tych ZHP, wszystkich, jak on się nazywa, kochani? No. Męczennik błogosławiony, wyniesiony na ołtarze przez świętego Jana Pawła II, kapłan i harcerz. Jak się ten druh nazywał? Wincenty Frelichowski. Popatrzcie, kochani, na to zdjęcie za moimi plecami. Przyznaję się, różne nagrody za zdjęcie roku. Gdyby to ode mnie zależało, to za rok 2012 to zdjęcie byłoby zdjęciem roku w Polsce. Ta dziewczynka nie pozuje. To zdjęcie jest zrobione tak en passant, przypadkowo. Jeden z dziennikarzy warszawskich gazet przyjechał na Powązki, kiedy ekipa Krzysztofa Szwabrzyka dokonywała tych ekshumacji i kiedy już szczątki śmiertelne wydobyte z tego haniebnego dołu na Powązkach były w tych małych, drewnianych trumienkach. I tam była ta dziewczynka. Ona ma na imię Julka. Zawsze przeżywam wielkie wzruszenie, kiedy patrzę na to zdjęcie, bo moja wnuczka też ma na imię Julka i jest tylko trochę od niej młodsza. Julka jest tam nieprzypadkowo. Julka jeszcze nie wie, że w jednej z tych trumienek za jej plecami są szczątki śmiertelne jej pradziadka, dowódcy marynarki wojennej, pana komandora Mieszkowskiego, haniebnie zamordowanego w więzieniu na Mokotowie w grudniu 1952 roku.